Szanowny panie generale, panie pułkowniku, szefie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, szanowni panowie, dowódcy jednostek, w których szkolili się żołnierze, którzy przed chwilą złożyli przysięgę, panie i panowie żołnierze Wojska Polskiego, szanowni przedstawiciele władz lokalnych, szanowni państwo, dziś tu zgromadzeni w Nowym Dworze Mazowieckim podczas przysięgi żołnierzy zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej, a szczególnie najbliżsi żołnierzy, którzy przed chwilą składali przysięgę. To rzeczywiście historyczne wydarzenie. W 10 miejscach w Polsce odbywają się przysięgi kończące kurs podstawowy zasadniczej dobrowolnej służby. To jest nowa formuła służby wojskowej, to jest formuła stworzona na podstawie ustawy o obronie ojczyzny, to jest taki przedsionek, taki pierwszy etap służby wojskowej. Dlaczego polskie władze zdecydowały się na takie rozwiązania? Otóż dlatego, że jest to najlepsza odpowiedź na zagrożenia, jakie są w naszym otoczeniu, w otoczeniu Polski. Przecież za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Ukraina została zaatakowana przez Rosję. Ta wojna wygląda tak, jak możemy zobaczyć na zdjęciach z czasów II wojny światowej, a więc dochodzi do zbrodni wojennych. Ludność cywilna jest mordowana przez Rosję. Stąd też zadaniem władz naszego kraju jest wzmocnienie polskich sił zbrojnych, tak żeby Polska poprzez silne wojsko skutecznie odstraszyła agresora, żeby władcy Kremla nie poważyli się na zaatakowanie naszego kraju. Żeby tak było, Wojsko Polskie musi być liczne. Żeby tak było, Wojsko Polskie musi być uzbrojone w nowoczesną broń. I żeby tak było, Wojsko Polskie musi być silnie osadzone w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Te trzy zadania realizujemy konsekwentnie. W odróżnieniu od tych, którzy Polską rządzili do 2015 roku, nie likwidujemy jednostek wojskowych, a wręcz przeciwnie, tworzymy nowe jednostki wojskowe, zwiększamy liczebnie stan Wojska Polskiego. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dziś złożyli przysięgę. Wyróżnionych pytałem, czy zostają w Wojsku Polskim, bo po zakończeniu kursu podstawowego trwającego 28 dni po złożeniu przysięgi mają wybór. Mogą zostać w wojsku na szkoleniu, tym szkoleniu już takim zaawansowanym, albo mogą przejść do cywila, mogą być rezerwistami. Wszyscy odpowiedzieli, że zostają w Wojsku Polskim. Wszyscy spośród wyróżnionych. W skali całej Polski wiem, że 70% żołnierzy, którzy dziś składają przysięgę, zostanie w Wojsku Polskim. To bardzo dobrze. To jest bardzo ważny sygnał, bardzo mocny sygnał, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Te 30% żołnierzy, którzy jednak zdecydowali, że nie będą swojej przyszłości wiązali z Wojskiem Polskim, też jest ważne dla obronności naszej ojczyzny. Dlatego, że są to ludzie przeszkoleni wojskowo. Dlatego, że potrafią posługiwać się bronią. Dlatego, że wiedzą, że gdyby doszło do sytuacji kryzysowej, gdzie się stawić, wiedzą, jak postępować, są zorganizowani. I to jest właśnie to, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszej ojczyzny. W ciągu tych niespełna 2 miesięcy, od kiedy wprowadzona została w życie ustawa o obronie ojczyzny i od kiedy rozpoczęliśmy nabór, kampanię społeczną zachęcającą do przystąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, mamy 8 tysięcy zgłoszeń. To jest dobry wynik. Bardzo się z tego cieszę, ale to jeszcze wciąż za mało. W tym roku przygotowaliśmy 15 tysięcy miejsc dla żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Zachęcam kolejnych, żeby przystępowali do wojska, żeby skorzystali z tej oferty. To jest naprawdę dobra oferta.
To jest szkolenie podstawowe i szkolenie zaawansowane. Szkolenie podstawowe trwa 28 dni, zakończone jest przysięgą wojskową. Szkolenie zaawansowane trwa 11 miesięcy. W tym czasie, można powiedzieć, że do 11 miesięcy, w tym czasie, jeżeli tylko będą spełnione te podstawowe warunki, a więc jeżeli żołnierz sprawdzi się w miejscu, w którym przyjdzie mu służyć, wtedy może już podjąć zawodową służbę wojskową, zwolni tym samym miejsce dla kolejnego kandydata do zawodowej służby wojskowej. Naszym celem jest to, żeby Wojsko Polskie było liczne, a więc taki cel minimum, który sobie stawiamy, to 250 tysięcy żołnierzy wojsk zawodowych i 50 tysięcy żołnierzy wojsk obrony terytorialnej, ale mówię, że to jest cel minimum, dlatego że jesteśmy otwarci na to, żeby Wojsko Polskie było jeszcze bardziej liczne. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że po pierwsze odstrasza agresora, po drugie to również wzmacnia pozycję Polski na arenie międzynarodowej, gdyż wtedy wszyscy nasi sojusznicy wiedzą doskonale, że Wojsko Polskie jest silne, że Wojsko Polskie może obronić nasz kraj. Działamy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a więc jesteśmy wspierani przez wojska sojusznicze, tu głównie przez wojsko Stanów Zjednoczonych. Podczas ostatniego szczytu sojuszu w Madrycie zapadła przełomowa decyzja o stałym stacjonowaniu wojsk amerykańskich w Polsce. Jest to dowództwo 5. Korpusu Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych, a więc z Polski żołnierze amerykańscy operujący na całej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego będą dowodzeni, ale miejmy świadomość tego, że jeśli Polska sama nie byłaby w stanie się obronić, to trudno, żeby liczyła na realne, skuteczne wsparcie ze strony sojuszników. Tak ten świat jest skonstruowany, że przede wszystkim należy dbać o własne bezpieczeństwo. Jeżeli sojusznicy widzą, że dane państwo stara się zapewnić bezpieczeństwo, wtedy wspierają. Jeżeli natomiast nie widzą tego, no to cóż, trudno oczekiwać od sojuszników, żeby wypełniali obowiązki za tych, na których te obowiązki spoczywają. A więc tworzymy bardzo mocny system bezpieczeństwa, którego podstawą jest silne Wojsko Polskie, żeby odstraszyć agresora. Bardzo się cieszę, że dziś ta przysięga odbywa się w tym miejscu, w Nowym Dworze Mazowieckim. Sam Nowy Dwór Mazowiecki, powiat nowodworski, to miejsca szczególnie ważne w historii wojskowości, w historii Wojska Polskiego. A więc można powiedzieć, że jest to miejsce symboliczne. To miejsce, które zawsze związane było z Wojskiem Polskim i teraz jeszcze bardziej te związki są silne, jeszcze bardziej te związki są mocne. Dziękuję tym wszystkim, którzy zdecydowali się na dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową. Zachęcam kolejnych. Mówiłem o zawodowej służbie wojskowej, ale oczywiście mamy też do wyboru terytorialną służbę wojskową. Jak sprawdzają się terytorialsi, wszyscy doskonale wiemy, chociażby 2 dni temu udzielali wsparcia w miejscach dotkniętych suszą na Lubelszczyźnie, a więc terytorialsi są zawsze blisko, są zawsze gotowi do tego, żeby wspierać lokalne społeczności, a Wojska Obrony Terytorialnej funkcjonują w szerszym systemie, właśnie w systemie, który jest skonstruowany tak, aby zapewnić Polsce bezpieczeństwo. I jeszcze 2 zdania na temat wyposażenia Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt w odniesieniu do tych głosów, które można było wczoraj usłyszeć. Tacy politycy sfrustrowani z pewnej partii opozycyjnej, która wyraźnie bardzo cierpi, że nie jest przy władzy, a która kiedy była przy władzy, to likwidowała jednostki wojskowe. Otóż
Proszę Państwa, jeszcze w tym roku na wyposażenie Wojska Polskiego trafią pierwsze baterie Patriot, a więc systemu przeciwlotniczego. Jeszcze w tym roku również na wyposażenie Wojska Polskiego trafią pierwsze jednostki systemu krótszego zasięgu przeciwlotniczego w ramach programu NAREW. Jeszcze w tym roku trafią do Wojska Polskiego także Bayraktary, a więc drony uderzeniowe, które zamówiliśmy w Turcji. Kiedy je zamawiałem, to właśnie politycy dzisiejszej opozycji krytykowali mnie, mówili, że są niepotrzebne. A dziś właśnie mówią, że trzeba było więcej. No, jest więcej, dlatego że ustanowiliśmy ustawę o obronie ojczyzny, dlatego że wyposażamy Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt. W ostatni piątek podpisałem umowę w PZL Świdnich w sprawie wyposażenia Wojska Polskiego w śmigłowce. W śmigłowce, które będą produkowane właśnie w Świdniku. W śmigłowce, których pierwsze sztuki trafią na wyposażenie Wojska Polskiego już w przyszłym roku. A kiedy do tego dodamy jeszcze zamówione czołgi Abrams, kiedy do tego dodamy również na przykład rakiety przeciwlotnicze Piorun polskiej produkcji, kiedy do tego dodamy również armatohaubice Krab, czy też samobieżne moździerze Rak, kiedy do tego dodamy także F-35, czyli najnowocześniejsze samoloty na świecie oraz artylerię rakietową, bo jeśli obserwujemy to, co dzieje się na Ukrainie, to widzimy szczególną rolę artylerii, a więc zamówiliśmy w 2019 roku rakiety HIMARS o zasięgu do 300 kilometrów. Już w przyszłym roku one trafią na wyposażenie Wojska Polskiego. To wtedy właśnie skonstruujemy, tworzymy ten system bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Jeszcze raz dziękuję żołnierzom za ich decyzje. Dziękuję Państwu tu zgromadzonym za wsparcie, którego udzielacie żołnierzom Wojska Polskiego i dzięki naszej wspólnej pracy Polska jest bezpieczna. Dziękuję.